Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z The Mage Seeker Elite of Legends Story. To już widzieliśmy. Ja sobie przed sekundą właśnie odpaliłem grę i powiem wam szczerze, że miałem grać w to napadzie, ale spróbowałem i wyszła taka padaka, że to po prostu poezja. To jest po prostu poezja. Ja nie umiem grać na padzie, jestem człowiekiem, który preferuje jednak grę klawiatura i myszka, no to ja mam mówić, o Jezu. Widzicie mi, jak słabo to idzie. Jakoś mi to słabo idzie. Dobra, aczkolwiek gry nam chyba dużo już nie zostało. Jeszcze zaraz zobaczymy ile... Ojej. Zobaczymy nam ile gry zostało dokładnie. Zapiszmy sobie. Bo zobaczycie też, o której gram. I mamy w tej chwili 37% gry. No to w sumie niedużo. W sumie niedużo. Ja sobie muszę przypomnieć dokładnie wszystkie ciosy. Spacja lewo, prawo. Tak, dobra, to pamiętam. To jest nasze miasto, jest w polem bitwy. Jasne. Z pewnością nasza wina. To ten morderca, Sylas. I tak, kochani, wczoraj nie było odcinka o 14, a było to spowodowane tym, że o 14 ja dopiero wstałem. I właśnie dlatego nie było odcineczka. Po prostu nie dałem fizycznie rady. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Myślę, że nie dałem żadnego info, że tego odcinka nie będzie. No ale... czasem tak bywa. Czy twój sąsiad jest magiem? Poniżej zamieszczono listę objawów magicznej aktywności. Dobrze się z nim zapoznaj. Zależy od tego bezpieczeństwo królestwa. Nieoczekiwane rozbłyski światła w domu danej osoby. Dziwne inkantacje, szczególnie w starożytnych językach. Lewitowanie. Nienaturalnie szybko gojące się rany. Noszenie egzotycznych kapeluszy. Rozmawianie ze szczurami, kotami i innymi szkodnikami. Od kiedy kot jest szkodnikiem, dziady jedne. Zamiłowanie do nocy. Unikanie kontaktu wzrokowego. Częste przerwy na toaletę. Wycie. Ukrywanie się w lesie lub kanale. Ciekawe objawy. Ciekawe objawy. Dobra, ale lecimy, bo powiem wam szczerze, że miałem delikatną przerwę od nagrywania Mage Seekera. Czy to źle? No nie wiem. Powiem wam osobiście, że widziałem recenzję Minecraft Legends i widziałem recenzję dodatkowo właśnie The Mage Seeker i powiem wam szczerze, że jestem po prostu zaskoczony. Jestem mega zaskoczony, bo ja osobiście nie dałbym The Mage Seekerowi nawet 5 na 10, jeżeli chodzi o grę. No, nie wiem, może dlatego, że... O, tam jest Hopes. Tam jest Hopes. Może dlatego, że grałem w Moonlightera i wiem, że Fimode to dosyć słabe studio. Przyciągnięcie. Niektórych wrogów może pokonać tylko jeśli Sylas użyje swojego haka. Jeśli to możliwe, ta akcja jest zaznaczona ikoną. O, czekajcie, czekajcie. Ja zaraz padnę. Ej, ej, ej. Niewrażliwość. No ale co ja mam tu zrobić? Aaaa. To gra nam tego też nie wytłumaczyła zbytnio. Gra nam też tego nie wytłumaczyła. No, napisali niby, że przy użyciu haka, ale no, naprawdę, jeżeli chodzi o tą grę, no to... Jeżeli chodzi o mój ranking gier, to nie będzie za wysoko. Nie będzie za wysoko, w szczególności, że ma sporo bugów. No jest nudna. Magowie nie przedrą się przez żołnierzy, żebyś się nie zdziwił. Au, 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 au. Kogo leczy? Nie ma. Dobra. Tyk. No serio, takie mikro HP. I on to jeszcze przeżył. No serio, no lipa, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Ja też dzisiaj, że tak powiem, 7 godzin grałem. Taką gierkę.
To miałem robić z niej serię, ale w końcu chyba tej serii nie zrobił, prawie to przelazłem. Się zastanawiam w sumie. Gdzie robimy w sumie taką własną bazę. Coś jak draft, tylko że nie płyniemy nigdzie, tylko stoimy w miejscu. I powiem wam szczerze, że tak mnie to wciągnęło, że ja siedziałem dzisiaj i grałem. 7 godzin to spędziłem. 7 godzin spędziłem nad tym. Zobaczymy, kto jest lepszy. No, naprawdę? Dobra. No, to musimy cię zabić. Oż ty gnoju. O! Nie to chciałem. A ja się tam męczyłem z nimi. To wystarczyło tak sobie przejść. No właśnie i to też jest moim zdaniem widoczne, tak jak w Moonlighterze, że jest wiele niewykorzystanych okazji do urozmaicenia gry. Zamiast wprowadzić jakąś mechanikę, która będzie z nami na stałe, to oni wprowadzają te mechaniki co chwilę, ale te mechaniki są tak nieistotne, że korzystamy tylko z nich przez chwilę. I to mnie najbardziej właśnie wkurza, jeżeli chodzi o V-Mode, bo naprawdę nie potrafią wykorzystać dobrze mechanik gier. I w ogóle powiem osobiście, że jeżeli chodzi o magiczne bramy i klucze, no właśnie, co chwila nowe mechaniki. Mamy już 40% gry, to jest prawie połowa gry, a oni wprowadzają jeszcze mechaniki, to takie dosyć kluczowe tutaj. To mi się bardzo nie podoba. Ta gra jest krótka, czy na 100% będzie krótka, ale nie jest taka treściwa, jest taka rozciągnięta jak te flaki z olejem. Typu, no idź tam, zabij to i tyle. I to jest tak samo jak w Moonlighterze. W Moonlighterze były dwie mechaniki. Dungeony, gdzie zbieraliśmy przedmioty i zawsze było to tak zrobione, że jeżeli chciałeś przejść i nie potrafiłeś grać tą grę, to musiałeś robić to wszystko po kolei. Nie dało się tak, że nie wiem, udało ci się tam dalej przejść i tak dalej, tylko po prostu czym lepsza broń, tym dalej przechodziłeś. I tu jest bardzo podobnie. Z tego co widzę. Dużo jest takich właśnie questów, które są rozciągnięte, nieistotne. Nie chce się ich w ogóle robić, bo po prostu nie mają sensu. Cała ta rozbudowa tutaj tej bazy też w tej chwili nie widzę w ogóle sensu tutaj jakiegokolwiek. Widzę mechanikę z Moonlightera, gdzie budowaliśmy sklep. Widzę tutaj tak samo z tą bazą. Ale czy to jest sens? Nie wiem. Łowcy magów często chronią swoje obiekty pomocą magicznych bram. Sylas może otwierać je, kopiując magię z odpowiedniego klucza i używając jej na zamku. Świetnie. Na pewno mnie to zauważyli. Więc gdzie ten utalentowany uczeń? Tylko widzę tak, to są zamki. No dobra, i powiedzcie mi, po co to? Po co? Po co takie zagadki? No dobra, ja sobie mogę wziąć tą zagadkę, znaczy zagadkę, ten kluczyk. Tylko po co to? Po co dodawać mechaniki, które nie mają w sumie żadnego sensu? No bo no, nie widzę sensu przynajmniej tutaj. Wolnałem go kluczem. O, tego trzeba dziada. Mówię, naprawdę, jeżeli chodzi... Ała! Jeżeli chodzi o to, nie widzę żadnego sensu, jeżeli chodzi o te zagadki, które tutaj są. O dziwo, na ciebie chyba... No. Chcę byś mógł przerwać to. No i użyłem R przypadkowo. Nie chciałem tego. No mówię, jak dla mnie osobiście te mechaniki, które tutaj są, czy ogólnie naprawdę oddanie gry pod V-Mode to było bardzo słabe. To było mega słabe. Ta gra jest nieintuicyjna i słabo grywalna. Tu
Trudno się, że mówię, Moonlighter nie był jakoś super dobrą produkcją. Dobra. No, wybieramy to. No te wieże jeszcze, jak się rozumiem, no mają jakikolwiek sens. Wolni więźniów, dobra. Mamy was. Jesteście wolni, biegnijcie do bramy. I zapytacie pewnie, skąd u mnie w tej chwili jest taka... Są tu więźniowie, ale nie widać utalentowanego ucznia. Może nasze informacje były błędne. No nie, nie były. Próbowali stłamsić naszą magię. Teraz jesteście wolni. Dzięki, ratujesz mi życie. Ty chodź ze mną. No właśnie, i to też głupota straszna. Nie mamy wyboru, gdzie i w co idziemy. Naprawdę, to jest mega słabe. O czym ja to mówiłem? A, skąd u mnie teraz takie nacechowanie negatywną energią co do Mage Seekera? Ja już wam tłumaczę. Ogólnie zacząłem czytać właśnie recenzję na temat Minecraft Legends i Mage Seeker i powiem osobiście, że jest masa pozytywnych opinii na temat Mage Seekera. Tego nie rozumiem naprawdę osobiście. I masa negatywnych opinii na temat Minecraft Legends. I naprawdę mi się 100 razy lepiej gra w Minecraft Legends niż w Mage Seekera. Stąd odcinki na zapas, które tam mam. Tyk, jesteś mój. Hop. Więc nie dziwcie mi się. Bo naprawdę nie rozumiem fenomenu tej gry. Ale obiecałem, że ją skończę, więc ją skończę. Więcej więźniów. Powstań. Żeby ten uczeń łowców magów ćwiczył na nich. Powstajemy. Zniszczyć fałszywe boczki. Wow. W ogóle wiem, że jeszcze Riot Forge miał za zadanie zrobić wersję MMO, jeżeli chodzi właśnie o całe lore ligi. Jezu, przyjdę, nie mogę cię mówić. Dobra. Ty, Rakan, uspokój się. No właśnie, i co? I nie masz teraz kogo rzucać, co? Spaniaczku. No więc jeżeli wyjdzie MMO, jeżeli chodzi o League of Legends, jak najbardziej sobie w to zagramy. Jak najbardziej sobie w to zagramy. Moja rodzina nie ma nikogo, muszę się stąd wydostać. To bezcelowe i tak znów nas złapią. Ja będę takim pesymistą. To powód do świętowania. Napijesz się ze mną? Nie mam czasu świętować. Nie póki łowcy magów wciąż oddychają. Czekaj. Pozwól mi pójść z tobą. Mogę zamienić najmniejszą iskrę w pioruny. Aż ręce mi świerzbą, aby wyczarować burzę. Udałoby nam się upotężny mag burzy. Ale musisz się wykazać. Nowy wygnaniec. Dukart. Elitarny mag burzy. Po przypisaniu do głównej misji rekrut zapewni Solasowi niesamowite korzyści. Burzliwe pole. Wow. Informacje Leylani musiały być błędne. No nie, niekoniecznie, Sylas. To miejsce jest zwykłym więzieniem. Dobra, czy ja mogę na przykład teraz... Bo tutaj mieliśmy klucz, który był nieaktywny. A nie, on nie był nieaktywny. On nie był wcale nieaktywny, to właśnie tutaj musieliśmy ten klucz przenieść. No ale no właśnie, tak czy inaczej, szliśmy tamtędy. Jaki był sens dawania tego klucza? Nie rozumiem tego.
jest po prawej stronie przejście, ale my chcielibyśmy się jeszcze... A, no właśnie, to jest zamknięte, no to... Ajej... Nie rozumiem. Hop. No nie, silence. Mnie silence. To chyba w domu biją. A jak nie w domu, to ja was pobiję. O nie, znowu magowie. Hop. Hop. Dajcie jakiegoś większego, bo te płotki są za słabe dla mnie. Dobra, jak ten już jest pokonany, to jest git. Hop. To będzie boom. Dobra. I teraz wy, tylko tak, wy sobie tarczki użyjecie jeszcze raz. Hop. No to było za easy. Definitywnie to było za easy. Ja w ogóle straciłem 1 HP. To w sumie, jak nie ja? Jak nie ja? Ups. No i pchnięte. Imię i nazwisko. Darian Houndel, przełożony, kapitan Sebrius. Przyczyna? Zaniedbanie obowiązków, niesubordynacja. Opis sprawy. Wczoraj rano Houndel przyszedł do mnie z niedokończoną dokumentacją i domagał się rozmowy na temat jego ostatniego zadania. Powiedział, że nie uważa schwytanych przez niego magów za wymagających aresztowania i sugerował wypuszczenie niektórych. I się nie stawia przecinka, to zacznijmy od tego. Nalegał w szczególności, abyśmy wypuścili 5 starszych mieszkańców, którzy kontrolowali ruch i wzrost roślin. Przypominałem mu, że ci magowie poturbowali łowców magów się roślinami, co stanowi napaść. Houndel odpowiedział, to nie przestępstwo, że babcia uderzyła mnie warzywem. Nalegał, abyśmy niezwłocznie wypuścili magów i nie wpisywali ich do rejestru więzienia. Gdy opuścił pomieszczenie, natychmiast poszedłem do przełożonego, aby zgłosić sytuację. Zalecana kara. Wydalenie z zakonu łowców magów, natychmiastowe pozbawienie wolności, zbadanie rodziny i znajomych pod kątem powiązań z magią. Właśnie, czyli łowcy magów wcale nie są dobrzy. Czy nie to, że myślą, że kiedykolwiek byli, ale... Ale jednak widać, że są jebnięci na dekiel. Bardziej o to mi chodziło. Dawać hajsy. Dobra, i tu idziemy po prawej stronie u góry, tak? Tak. Tu raz lewym, tu raz prawym. Nie rozumiem tego. Rejestr aresztowań. Darian Houndel. Imię i nazwisko. Wiek. Magia. Arlos Trifson. 12 ogiste dłonie. Dobra, tutaj mamy sporo tego. Kapitanie, nie mogę dokończyć rejestru. Chcę porozmawiać z panem o niektórych osobach, które aresztowaliśmy. Prawie wszyscy uprawiają magię roślin. Każdy jest w podeszłym wieku. Nie widzę, jakie aresztowanie miałoby służyć społeczności. Spotkajmy się w tej sprawie. Dziękuję. 90. Chyba miał coś wspólnego z dyniami, więc też rośliny. Unosił się tuż nad ziemią. 2 lata. Wokół niej urosła ściana kukurydzy, więc chyba też rośliny.
Chyba 20. Przywołuje wodę pitną. Nie chciał powiedzieć. Trawiła, że potoczyły się na mnie dynie. Znowu rośliny. Wywołuje burzę. Też uprawa. Magia roślin. Za dużo pomidorów. O Jezu. No i... A, poczekajcie. Ja się delikatnie pierdyknąłem. No tak, bo to był klucz. W sumie tego klucza nawet nie zauważyłem. Dobra. No, chodzimy sobie po stole. No już naprawdę, moglibyście się lepiej postarać, jeżeli chodzi o to, no. Moglibyście się lepiej postarać. Jak wygląda mapa? Mamy przejście zachodnie i wschodnie. Wiem, że zachodnie tak, jest zamknięte. Masz doświadczenie w walce? Nie, proszę pana, ale marzę o tym, by wziąć miecz do ręki. Kolejna osoba do mojego działu. Od cholery osób magicznych. Moja mama. Pomóżcie mi znaleźć mamę. No trochę nie ma jak. Zerwij nasze łańcuchy. Będzie walka, walka. Na serio, ostatnio te walki się zrobiły jakieś easy. Wolni więźniu. Wszyscy, do bram. Tu nic nie ma? To jest zamknięte, to był ten typek. Dobra, góra jest zamknięta, czyli musimy iść w dół. Nie lubię tego. No nie, silence. Ops. Dobra, tu teoretycznie nic nie ma oprócz tej wajchy. I powiedzcie mi teraz, jaka jest różnica? To już wszyscy więźniowie. No fajnie. Ale daj mi skończyć sentencję. Mieliśmy błędne informacje, ale misja nie była kompletną stratą czasu. Jaki jest sens dawanie kluczy zasranych, jeżeli chodzi o jakieś nowe moce, etc., niż głupią wajkę? Po co? Po co robić takie rzeczy? Nie rozumiem tego. Naprawdę, Fimut ma tak nasrane pod tym względem wełbie, że to jest po prostu porażka. Dają tak zbędne rzeczy. No nie rozumiem tego. Zobaczcie za moją agresję i wkurzenie, ale po prostu... Mi się naprawdę dobrze w Bundytera grało. Mimo wszystko, bo był taki Isaacowy... I taki nawet przyjemny, no bo jednak te sklepy, nie sklepy i tak dalej. Ale tutaj nie wiem po co Riot Forge wziął właśnie to studio. Ono nie ma żadnych kompetencji, jeżeli chodzi o takie gry. Naprawdę nie ma. Moonlighter był znacznie lepszy. Drogie skrzydlate obrończynie. Kocham was, bo uratowałyście moją rodzinę. Ewa, lat 5. Dziękuję, skrzydlate, jesteście moimi bohaterkami. Mogę być waszym pomocnikiem podczas następnej misji? Mama mówi, że nie powinienem was o to pytać, ale chcę iść z wami w świat. Inaczej mama każe mi umyć okna. Akno, lat 7 i 9 miesięcy. Drogie obrończynie Demacji, piszę, ponieważ potrzebuję waszej pomocy. Proszę, ochrońcie mnie przed moim psem, który ciągle kradnie mi kanapki. Dziękuję.
Balen, lata 8. Macie przepiękne skrzydła. Swędzą was czasami? Lairdra, lat 4,5. Proszę, odwiedźcie mnie w domku na drzewie, tu ten sfiertowym dachem. Malowałem go z siostrą, abyście widziały go z powietrza. Możecie przyprowadzić jeden znajomego. Zrobimy wam owsianka, abyście były jeszcze silniejsze podczas ostatniej walki ze złoczyńcami. Sorin, lat 6. O. W mało prawdopodobnym przypadku powstania więźniów należy przestrzegać następujących procedur. Pierwsze, natychmiast zamknąć wszystkie wejścia i cele. Dwa, jak najszybciej spacyfikować więźniów, używając tyle siły, ile wymaga sytuacja. Trzy, zapalić latarnię. Straż Jego Królewskiej Mości musi zostać poinformowana o ucieczce więźniów, aby zadbać o bezpieczeństwo króla. 4. Petrucyt jest przyjacielem każdego łowcy magów. Wykazano, że substancja ta skutecznie tłumi zdolności magiczne nawet najpotężniejszych użytkowników magii. Po skrępowaniu uciekiniera założyć mu petrucytowe kajdany i odprowadzić go do celi. 5. Uważać na współpracowników. Niestety otrzymujemy donosy o magach infiltrujących zakon. Należy mieć jedno oko na uciekinierów, a drugie na innych łowców magów. Jeden z nich może być odpowiedzialny za ucieczkę więźniów. 6. Należy zachować milczenie. Większość obywateli byłaby wielce zaniepokojona, gdyby wiedziała o naszej działalności. Nie omawiać żadnych szczegółów z cywilami. I cywile co, nie wiedzą o tym? Co się dzieje? Ciekawe. Lux. Sylasie. To nie Lux. Sylasie, podejdź bliżej. Lux? Co ty tutaj robisz? Łowcy magów mnie uwięzili. Bogowie. Dobrze, że cię znalazłem. Wiem, że mi nie ufasz, ale musimy uciekać. Wiem, jak się stąd wydostać. To nie jest Lux. Oczywiście, że ci ufam, Sylasie. Co? Dlaczego? Wybaczam ci, że pozbawiłeś mnie mocy i ujawniłeś moją tajemnicę. Nie, to nie ma żadnego sensu. Dlaczego nie? Nie tego chciałeś? Czym ty jesteś? Osobą, której potrzebujesz. Nie pokonasz łowców magów bez mojej potęgi. Jestem też tą, którą zdradziłeś. Dziewczyną, której zrujnowałeś życie. Beze mnie jesteś niczym. Szlak. Ty nie jesteś Lux. Raz mi uciekłeś, ale uczę się od ciebie. Tym razem mi się nie wywiniesz. No nie, druga walka. Znów to samo. Dobra, jak z tobą walczyć? Dobra. Op. Makrona w krolu. Ops. Koszmar Sylasa, tak by the way. Come to papa. Oj! Gdzie ty jesteś, przyjacielu? Op. O, tego się nie spodziewał, żebym ja. No,
jest dosyć easy. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, to grałem w Mario. Była taka mapka, nie wiem czy kojarzycie, z takimi pociskami. Ja pamiętam, bardzo jej nie lubiłem. Hop. Serio, to jakoś się zrobiło easy. Albo ja się dobry zrobiłem może. Dobra. I rozumiem, że rozwalamy klocki. To tak nie działa. Dobrze wiedzieć. Hop. Dobra, rozwalił kolejnego klocka. Oh no. Oh no. Nope. No, bez jaj, tak głupio. Tyle razy dostać w dupę. Hop. Powiem wam osobiście, że ja się nawet po nosie zdążyłem podrapać. Serio, ten boss nie jest ambitny. Ojej, ojej, ojej. Zapomniałem o tym ataku. Przyciągnięciem go zabiłem i czy winta odblokowałem światełko. Dobre, dobre, dobre. What? Legendarny syras powalony. Nieźle go urządziłaś, dziewczyno. Histeria zrobiła z ciebie prawdziwą zabójczynię. I pomyśleć, że jego cierpienie jest tylko w jego głowie. Niedługo to się zmieni. Lux, wydostań mnie stąd. Nie zasługujesz na to. Zrujnowałeś mi życie, Sylas. Teraz zasługuję na szansę, aby zrujnować twoje. Lux, pomóż mi. Umrę tutaj. Pokonaliśmy bossa, halo. Właśnie, jaki to jest sens i logika? Dowódczyni wysłała mnie, abym miał na niego oko. Możesz iść. Serio? No, skoro dowódca tak mówi. Spokojnie, musisz odpocząć. Ulubienica Histerii nieźle cię urządziła. Jaki był sens walki z tym kurwa bossem, skoro i tak przegraliśmy? Jaki? Jaki? Po co to było? Fimold, Riot Forge. Jaki był sens walki z tym bossem, skoro wygraliśmy i nadal jesteśmy w pace, straciliśmy przytomność? To by było, jakbyśmy przegrali. Co, umarlibyśmy wtedy? To jest bez sensu. Nie, to jakiś koszmar. Nie mogę być znowu w więzieniu. Odejdź. Odejdź od tych drzwi, bo cię zabiję. Wszystkich zabiję. Mów ciszej. Próbuję cię uwolnić. Jesteś moją największą szansą, bym jeszcze ujrzał Benjira. Nie jesteś łowcą magów? A kim jest Benjiro? Mam na imię Giedon. Służę łowcą magów pod przymusem. Mój mąż jest magiem. Wszędzie, wszędzie wciśnięte, nawet tu.
Dobra, mój mąż jest magiem. Moi dowódcy powiedzieli, że nie aresztują go, jeśli pozostanę lojalny, ale skłamali. Mogę się do was przyłączyć, jeśli zechcecie. Mam informacje, które mogą się wam przydać. Oj, skąd mam wiedzieć, że mogę ci zaufać? Wiedziałem. Ty zdrajco. Ponieważ nienawidzę owców magów i wszystkich, którzy z nimi współpracują. Jestem pewny, że znajdziemy dla ciebie miejsce w powstaniu. No fakt, bo w sumie zabicie jednego na pewno nie jest warte odkrycie kryjówki wszystkich magów, faktycznie. O Jezu, kochani, wybaczcie mi, ale głupota tej gry mnie tak zabija. Naprawdę. Nie wiem aż, co mam powiedzieć. Musimy iść go poszukać. Wtedy my też zginiemy. Stylasie, gdzie ty byłeś? Myśleliśmy, że już nie żyjesz. Powiedz, że ten tutaj to nie jest łowca magów. Ostatnią noc spędziłem w więzieniu, Karo. Giedon mnie uratował. Ty mu zaufałeś, tak? Może cię wypuścili, byś doprowadził ich do naszej bazy. To prawda, że zostałem łowcą magów z własnej woli. Ale zakon mnie zdradził i zabrał mojego męża, Benjira. On jest magiem. Przyłączyć się do powstania i uwolnić go siłą. I my niby mamy w to uwierzyć? Ja też byłem kiedyś łowcą magów, ale daliście mi szansę. Uspokójcie się wszyscy na chwilę. Gideon nie włada magią. Nie może posłać łowcom magów żadnej tajnej wiadomości. I jest otoczony przez magów. Czego się obawiacie? Nie może nam tu zaszkodzić. To prawda. Zatem możemy po prostu zobaczyć, co będzie dalej. Myślę, że szybko się przekonacie, jak przydatne są moje informacje. Dobrze znam zakon łowców magów. Ej, tak myślę, że to głupie. Nie chcę tu mieć żadnego łowcy magów. Nie, no fakt. Stylasie, będziesz musiał porozmawiać z Rukko. A na razie wszyscy odpocznijmy. Powinienem pogadać z Gideonem, przepraszam. Sprawdzić, jak sobie tu radzi. Wszyscy są wobec niego tak podejrzliwi, ale my mamy ze sobą wiele wspólnego. Liczę na to, że się nam przyda. Dobra, najpierw zobaczmy, co ogólnie mamy dostępnego. To chyba nowe upgrade'y. Okej. Co to było? No i są nowe ulepszenia mrozu. Nie, tylko jedno. O matko. Nie, naprawdę, jeżeli chodzi o tą grę, to jest... Głupota wypływa po prostu... Czy oni nie oszaleli, żeby przyprowadzić tutaj łowcę magów? No, tak właśnie się zdarzyło. Misja ukończona. Twoja najlepsza magiczka ognia dowiedziała się, że jej były partner biznesowy ukradł jej pieniądze. Pozwól jej się zemścić, na pewno podzieli się z tą odebranym majątkiem. No dobra, i co dalej? No? Ten majątek? Udało się. Działalność partyzancka. Byliśmy łupy. Tu dostaliśmy, a tam nie dostaliśmy. Łowca magów musi kiedyś zasnąć. A gdzie jest łowca magów? Na samym dole. No to porozmawiajmy jeszcze sobie z nim. Proszę, Sylas, uratuj moje biedne srebrne skrzydła. Czego akurat ty, Sylas? Dlaczego nie mógł uratować żadnego z nas? Gideonie, jak leci? Atmosfera jest trochę napięta. Ale co zrozumiałe. Gdybym spotkał tych, co pomyli Banjira, zabiłbym ich bez wahania.
Zastanawiałem się, co mógłbym zrobić, by zyskać zaufanie powstańców i coś mi się przypomniało. Przedmiot, który wykradł łowców magów, gdy uciekaliśmy. Używali tego do ćwiczeń. Powtarzanie misji. Cały Fimour. O Jezu, cały Fimour. To wszystko identycznie jak Moonlightera. Oni po prostu wzięli Moonlightera, odmieniali teksturki, dodali trochę mechaniki i tyle. Przy pomocy artefaktów Gideona możesz teraz powtarzać poprzednie misje. Umożliwi ci to znalezienie przegapionych elementów, takich jak rekruci, skrzynie, srebrne skrzydli i dokumenty z informacjami o świecie gry. Podczas powtarzania misji nie możesz jednak pozyskać dodatkowego zaopatrzenia. Wróć do mnie, kiedy tylko zapragniesz przemyśleć trudne doświadczenia z przeszłości. Ale jest też coś, o czym chciałbym powiedzieć Leilani. Możemy ją odszukać przy stole z babami? Dobrze, i tak potrzebujemy ich rozkazów na dziś. Oj, ile mamy czasu? 40 minut, moi drodzy. To by było na tyle. Zobaczmy jeszcze tylko, ile mamy czasu gry. Czy czasu gry? Procent gry. 37, po jednej misji mamy już 43,6% za jedną misję. No, ciekawe. No i tak jest, dokładnie. Też nie. Tutaj pokazuje, że jest minuta po północy, już jest 4 minuty po północy. Ciekawe. Teraz ile? A, dalej tyle samo. Ciekawe. Jest błędne. 3 minuty się później zegarek. Dobra, moi drodzy, ale resztę sobie ogarniemy w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Mam nadzieję, że wy nie będziecie mieć mi za złotego moich komentarzy tutaj. Trzymajcie się. Hej.